Hejcie, my tu Pawlo Gaming, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina. Więc tak... za dziura? Co dziura, dobra. Kontynuujemy. Odniesie Kruzgot. Więc dobra. Dobra, skończyliśmy oczywiście tutaj. Oczywiście znowu jakieś. Jaskółka, tutaj. I flyer to też był przez coś, co mocno regeneruje. Pustyk. Znaczy zwiększa regenerację, czyli pustyk, dobra. Nieszczelne elity. To żeby nie będę wbijać. Dobra, o dobra, tu jest pustyk i tutaj też jest pustyk. Dobrze. Dobra, troszkę i gdzie tam się da? O, może tu mała. Dobra, wiecie. Drugi zgon. I to jest w ogóle najgorsze. Dobra. Dobra, może lepiej to zostawić. Może lepiej ten. Co to jest w ogóle? Olej z chili. Olej napędzany na ostrym mięsie. Wywoły parzywy ból uszczelniają istoty. To może się przydać kiedyś. Tutaj jest co? Szelce golema. A tak, przed golema, czyli jest trzymałki ze brzucha, dobra. To jest nieznany eliksir. Co to jest znane eliksir, lepiej wyjmę, bo... Co to jest w ogóle? A dobra. Dobra, mam tutaj parę tych... Mam tak, raz, dwa... Czyli dobrze, tak? Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Czy jeszcze brakuje? Dobra, jakie mamy jeszcze cenia? Oprócz w ogóle na te kości. Oprócz te w ogóle kastana, barzanitny i talarza. Ale tak. I Vicent, czyli te magazyny. W razie to ogóle dobra. Poszukiwamy, nagrywam na zagrożę. Okej. Okay. Przytukasz ten strach, to później. No to nie będę w ogóle. To oczywiście trochę później. To jest do Berengala. Ale to później. Ogromik. Dobra, to co? No to więc idziemy do Vicenta. Dobra, tu jest w ogóle tu jest w ogóle wycinka, więc... Co? No to jest na razie ten. No to jak na razie na te potwory nie będziemy polowali.
tylko o trochę będziemy stracili i ciąg dalszą fabułę. Tego muszę zasuwać, bo oczywiście ich jest tak polegę i tą roślinę. Jest tak zależne z kosmarka, co to jest w ogóle. A, czy to umarł, czyli żadnym zejdzie. Dobra. Serio? Dobra, mam lepiej to minę. A tak czego? No to po prostu plus kotki, więc... O! Na szybko. Na raz dwa, dobra. Dobra. Oczywiście 10 języków chyba... to tyle. A, dobra. Dobra. Dziękuję na to. Dobra. Dobra. Języki mam zbyt się, dobra. Więc co? A właśnie, jest to już kotki. Serio? Dobra. Dobra. Nie będę się robił. Jezu. Jak to są fakty? Dobra. Jak pamiętamy, to ten. Dobra, to jest ten. To jest ten w ogóle. Ten w ogóle. No właśnie, z tym będziemy walczyli, więc na to trzeba się przygotować. To jest ciało i polegę tych. No tylko to pokój. A ten jest cholerę, Jezu. Dobra. Oczywiście zanim pójdziemy na ten. Oczywiście zanim pójdziemy na łódkę, to oczywiście pójdziemy. To oczywiście powiemy na tyle wasze, że tylko na razie nie ma. Dobra. To na szybko w ogóle. Dobra. Dobra, to już zrobiłem, to chociaż to jest nieważne. Coś będzie. Już, koniec? Tak, koniec, dobra. Wszystko, dobra. To co? No teraz będziemy lecieli na... No to widzimy. O nie, nie. Lecimy... Jezu, długo to pierdów jest. Wszyscy pali. To jest w ogóle te klasy, więc pierwsze to miejsce. Tak mam w ogóle ci te klasy, więc... A właśnie, podobno tam znajduje się, uwaga, jąkający cegla. Oj, dziadek, właśnie, od tego dziadka to później weźmiemy kłaścik. Dobra, dopóki jest tutaj, to idziemy do was. Waska chyba gdzieś... Tutaj się znajduje. O! Właściwie to się cieszę, że nie musimy wypalać cegieł. No człowieku, przed mnie. Właściwie to się cieszę, że nie musimy wypalać cegieł. Jezu, jaki... Ten chłopiec upieprzeniwy, Jezu. Dobra, dopóki nie ma niczego, to chcesz sprawdzać, co jest w ogóle. Piwo, wielkie piwo. Jest!
No dobra. Brak miejsca? A, i ten, no ten. Dobra. No, mozzarella się odsunął. A właśnie, co to w ogóle dźwięku, to soski, ale no niestety, musicie jakoś tak wytrzymać. A co do zegarka, to też. Dobra. Wodni panowie są blisko. Życie na bagnach musi być dość nużące. A nie narzekamy. To nie dla... Tradycja mówi, wody wystąpią z brzegów, jak król wstępujący na tron. Bądźcie gotowi, czas jest bliski. Nie ma nic do roboty. Dobra. Nadal szukam zaginionego malca. Pośpiesz się i uważaj na druidów. Są po... Będę uważał. Tradycja mówi, wody wystąpią z brzegów, jak... dobra. Dobra. Dobra, oczywiście nie da ręka to jest zapoznać, bo chyba nie, bo jeszcze nie grałem z Twitchem. Właśnie, a my to w ogóle skóry? Oczywiście, że nie. Nie mam skór. Łaskawy panie, może potrzeba... Tak, tak, tak. Przewieź czas to... Dobra. Oczywiście i tak, 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 jestem gotowy, możemy wpłynąć. Oczywiście, oczywiście pominę, bo nie warto w ogóle dalej czekać. I znowu zapomniałem patrzeć na czas. Znowu. Ale no trudno, co się dziwić. Dobra, czyli tak... czy można powiedzieć, że dalej pójdziemy... te śladami i fabuły. To niepoważne. I co? No to sprawdźmy. Co? Może ci się nie podobam? A to ktoś w ogóle mówi? Ale dobra, lecimy dalej z fabułą. Oczywiście teraz sprawdzimy tego Vincenta. Więc teraz sprawdźmy, co on teraz powie. Odjeżdżam od Starfecta dla dobrego myślenia. No, w porządku jest w tej zimie. Dobra. Co by było? Dobra. Szkoda dla was słów. Czyli magazyn będzie gdzieś tam. No widziałem, tutaj gdzieś. O, gdzieś tutaj. Nie, dalej. Jestem taka rozpalona. Zamknięte. Tutaj są drzwi. Dom. Okej. Ktoś tu? Czego chcesz? Przyznam, że wszedłem kierowany zdrożną ciekawością. Ciekawość to źródło kłopotów. Jak mawiała moja matula, niech jej ziemia lekką będzie. A mnie ciekawi, dlaczego nosisz dwa miecze na plecach? Szukam roboty. Miecze to moje narzędzia pracy. Jesteś najemnikiem? Pewnie nieźle wam płacą. Zaiste ciekawe. Miałbym dla ciebie propozycję. Mów, o co chodzi. Wiem, gdzie znajduje się nawiedzony dom. Powiadają, że ukryto tam skarb. Zgarnąłbym wszystko dla siebie, ale wolę nie zadzierać z duchami. Wskażę ci to miejsce, pozbędziesz się duchów, a skarbem podzielimy się pół na pół. Dobrze. Zgoda. Doskonale. Będę tu czekał na wiadomość. Zaznaczę ten dom na twojej mapie. Bywaj. Na wzór ten dom. Kto to jest w ogóle? Dark Lach. Elia wersja baśni o tym, dobra. W sumie to później, a co ten chłop ma jeszcze? A nic, dobra, więc co? To na szybko chociaż zjem ten plaster miodu. I co?
I co, na szybko w ogóle ten... O! Jak chcecie to możecie... To chcecie w ogóle zatrzymać i jeszcze przeczytać. Dobra. Czyli w tym domu nic nie ma. Dobra, tu już wejście do magazynu. A tam jest lotnisko. Pracowity. Widziałeś te dupeczki na rogu? Tak, ale nie jesteś. Czyli musimy tam dzielić się pieczochem, jak mi wiadomo. Dlaczego to do nich mówi, żeby baba piektowała maluch? Jeśli się nimi opiekuje, to i nam jest. O, dobra. Dobra, nie ma żadnych potworów. O, to na wiecie, co się zdarzyło. To teraz pochodni. A tam jest magazyn. Skończę i kładę się do łóżka. Poczekajcie, ale zanim wejdziemy, to... Czekaj, gdzie jest ten olej? To jest ten. Olej nakłony na ostrze miecza. Wywołuje pewien ból uzdrowione osoby. Dobra, czyli to dajmy tutaj. No i mamy nowe. Dobra, więc wchodzimy do magazynu. Nie ma Javeda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła. Nudno. Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda, Geralt? Zobaczyłem ci na końcu odcinku, żebyś interesował. Czekaj, dobra. Może lepiej nie komplikujmy. Prawda. Widzicie? Nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość. A mamy rozmawiać o przyszłości. Twojej przyszłości. Która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli Javed się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się. I to wkrótce, jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Javed i wiedźmińskie tajemnice, albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego Salamandry. Javed już mi nie ufa. Nie wiem, gdzie jest i co zamierza. Magister? Nie wiem! Wyjechał gdzieś! Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się! Nic nie wiem! Przysięgam na grób matki! Zatrzymaj tego potwora! Przecież jesteś stróżem prawa! To będzie morderstwo! Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć? Nie. Już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie, uwiń się szybko. Ze co, proszę? Poślę cię do grobu. O, ty, nie wiem jak. A tak bym tu bada. Zatłukę cię jak psa! Dobra, weźmy to i... Tak, nie to działa. To by tak samo będzie tego. No na rzecz. Dobra. Dawaj. Jak coś powinnaś poważnie zrobić sen. No właśnie. No właśnie, czas poważnie pogadać. Z naszym... Vincent. Poznam troszkę jeszcze też wezmę, bo... No bo czasami się zdarzają się przydać. Dobra. Jezu! Nie, znów grę, dobra. Jezu, ale ludzie tutaj mają bido, ja pindole. ten ma 10. Takie mięsie. No było dużo, dobra.
Trzy sposób poznać z Vicentem. Czekaj, śmierć rodziny Raymonda. Czyli to oznacza, że coś w ogóle Vicent miał coś z tym wspólnego? A tak propos, wykrzyk. Mamy przecież dla niego tej języki. Przychodzę. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód zabicia 10 utopców? Tak. Oto ich języki. Poczekaj, tylko zapiszę. 10 utopców. Dobrze. Proszę, twoje złoto. Dobra, a teraz prosta sprawa. Dobra, mamy... Dobra. A teraz, po pierwsze, to nie jest utopiec, tylko... Tylko to pies. Ale dobra, no, to są tam... No co się dzieje? A pryski to jest jakiś zabijemy, dobra. Ale jest nic. Oczywiście tam nie ma w ogóle Raymonda, znaczy Vicenta. Tylko tutaj jest. Dziwne, bo... Ale coś powiedział... Czekaj. Jest ten. Chyba muszę się przespać. Niestety. Na szczęście blisko jest talarz, to chyba... To chyba jest talarz, pozwoli chyba się przespać. Ej, kurwa, zmiata? No... Dobra. Ty, chłop po prostu zmiata. Ale dobra. Dajmy tutaj do... A dajmy... A9, dajmy cholera. Cholera. Ale dziwne, no, że dalej w ogóle wyczułem Scotta. A teraz śpi. Ty, dobra, to plecy. Ale nie powiem. Ja też tak często śpię, więc... Nie dziwota. Gdy ja wracam do pracy. Dobra, Vicent. A to niech Vicent teraz zacznie gadać. Dobra. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż... Zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru. Ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Posiadam nic na wrócę z F1, no właśnie. Czy dać... No, dobra, sprawdźmy. Jej win dowodzi komandem wiewiórek, więc list od niego może zainteresować władzę. W rzeczy samej interesuje. Pokaż ten list. Oto on. Tak. Wykazałeś się iście obywatelską postawą, Wiedźminie. Zadziwiające, jak na takiego Dziękuję. Oto nagroda za twój donos. Dziękuję. O co chodzi, Wiedźminie? Dobra. Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. Zwracam honor, kapitanie. Mam niezbity dowód, że to nie pan. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Czy coś mamy? Więc... Zobaczuję więcej dowodów. Coś z tym trzeba zrobić. Jakiś niewinny plan. Do nas. Oddaję list, muszę wrócić do ojca i wnosić
jakieś niewinne kłamstwo. Zgadza się, że wiedzieli tylko i wezimy. Dobra. Narodzony dom. Dobra, więc wiadomo. Ewident jest niewinny. Więc mamy dwóch załatwionych. Dobra. Odemnisz Wizentowi muszę wrócić do Elżbieta i wymyślić jakieś niewinne kłamstwewko. Dobra. Wizerek z bankiem. Muszę wrócić do Elżbieta i wymyślić jakieś... Dobra, okej. Okay. Ale oczywiście... Dobra, i ten... Co to jest? Triada? Powinien poznać z triadą o zaginionym chłopcu. Dobra, zaginiony chłopiec. Okej, okay, czyli mamy to. Tryt mnie wyśmiał, gdy powiedziałem o poleceniu ceglarzy. Poleceniu ceglarzy. Poznałem je też z trójką. A, dobra. Dobra, to... Poczekajcie, na się na teraz skończymy. No i widzicie, widzicie w kolejnym. Oczywiście wiadomo, drugi zgon, i oczywiście nasz Gwinnet Marsz jest niewinny. No to został tylko Vivaldi, Karlstein i Talar. No, Karlstein nie będzie łatwo. Z Talarem, jak się dogadamy. No to co, no to na no to wszystko. I teraz zamiast się do nagrywania kolejnego. No to cześć i pa, pa.